Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Credits. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Projekt Credits, czyli kolejna zcentralizowana platforma oparta o protokół blockchain, umożliwiająca tworzenie m.in. tokenów, smart kontraktów, zdecentralizowanych aplikacji, tworzenie takich środków jak na przykład stablecoiny, także dosyć duże spektrum planowanych działań. Przyjrzyjmy się temu projektowi, co tam się dzieje i jak to się ma na tle konkurencji. Portal CoinPaprika, zakładka Overview. Widzimy, że projekt jest w fazie tworzenia ciągłego. Jest już z nami na rynku od prawie że 2 lat. Code progress tutaj na CoinPaprice jest z błędem, z tego co widać, nie mamy żadnych danych. Także od razu przejdziemy sobie do GitHuba i zobaczymy, co tam ciekawego widać. Widok organizacji na GitHubie, łącznie 19 projektów, z tego 5 oznaczonych tutaj, przypiętych przez organizację. Te projekty uznane są przez nich jako główne projekty. My sobie tutaj omówimy na tę chwilę oczywiście noda tego projektu, czyli element całej infrastruktury realizującej właśnie wspomnianą wcześniej przeze mnie funkcjonalność. Projekt napisany w języku C++, także dobry wybór jak na takie właśnie założenia projektowe związane z wcześniej wspomnianą funkcjonalnością. Jeśli chodzi o liczbę issues, na chwilę obecną mamy 20 zamkniętych i 30, przepraszam, 20 otwartych i 33 zamknięte. Na uwagę zwraca to, iż mamy szereg issue oznaczonych jako bug bounty i critical, czyli te po prostu issue zostały zgłoszone w ramach prowadzonego przez zespół programu Bug Bounty, a część z nich nawet oznaczona jako krytyczne. Także osoby zainteresowane tym projektem radzę Wam śledzić właśnie postęp prac nad tymi tutaj błędami, zwłaszcza nad tymi oznaczonymi jako critical, gdyż tego typu błędy po prostu nie pozwalają na wydanie konkretnej wersji release tego projektu. Jeśli chodzi o pull requesty, to tutaj zespół nie prowadzi za bardzo pull requestów. Mamy jakieś 3 zamknięte, ale są one na tyle proste, po prostu nie widzę potrzeby nawet, aby wcześniej pull requesty były na ten cel zakładane. Tutaj zespół deweloperski po prostu nie praktykuje tworzenia pull requestów. Po prostu wrzucają oni kod bezpośrednio na gałąź deweloperską, czy nawet na gałąź główną. Zakładka Projects, również też tutaj się nic ciekawego nie dzieje. Nie mamy możliwości weryfikacji pracy zespołu. Niestety na ten czas nie doszukałem się na stronie głównej projektu żadnego roadmapu, żadnych po prostu funkcjonalności, które byłyby umieszczone konkretnie w czasie. Tutaj dodatkowo Projects też jest pusty, także na tę chwilę nie ma możliwości zweryfikowania tego, jak przebiega postęp prac nad tym projektem, gdyż po prostu nie został on w żaden sposób zdefiniowany, co jest dla mnie dziwne. Sam osobiście nie biorę pod uwagę projektów takich, które nie mają roadmapu na swojej stronie, gdyż po prostu nie można zweryfikować tego, czy zespół tak naprawdę pracuje, czy robi coś, na jakim jest etapie, z czym ma problemy i tak dalej, i tak dalej. Zakładka Wiki, tutaj skromny opis obecnie zaimplementowanej już funkcjonalności. Jeśli chodzi o Security, to tak jak wspomniałem wcześniej, program Bug Bounty ten projekt posiada, co jest oczywiście plusem. Jest on realizowany wewnętrznie przez wypełnienie formularza i przez to zgłoszenie konkretnego błędu, który badaczom daje się za
istotny i należy go oczywiście zgłosić do zespołu. Jeśli chodzi o zakładkę Insights, to tutaj dosyć mała aktywność zespołu, jeśli chodzi o pracę nad projektem, który jest nadal w czasie tworzenia. Za dużo się tutaj podczas ostatniego miesiąca nie wydarzyło. Zespół zamknął jedynie 4 issue, otworzył 2 nowe. Zmerdżował jeden pull request związany z plikiem konfiguracyjnym, także tak naprawdę żadna większa logika i zaimplementowanie jej w projekcie nie miała miejsca. Z ciekawych rzeczy odnośnie tego projektu warto jeszcze odnotować portal przeznaczony dla deweloperów, który tutaj oczywiście pełni rolę takiego wprowadzenia do całej technologii, którą możemy właśnie zaimplementować na bazie tego blockchainu. Tutaj jest jeszcze opisanych szereg use case'ów, niestety nie ma żadnych konkretów co do implementacji i realizacji tych poszczególnych funkcjonalności. Są to takie zdawkowe, ogólne opisy, także według mojej oceny nie za bardzo jest to na ten moment interesujące, a na pewno nie powinno być wyznacznikiem w sytuacji podjęcia decyzji inwestycyjnej w ten projekt. Tutaj bardzo też moją uwagę zwrócił właśnie problem Oracles na blockchainie, który według mnie jest obecnie główną przyczyną tego, iż po prostu smart kontrakty na razie nie są zbyt popularne. Bardzo byłem ciekawy, jak oni podchodzą do tej sytuacji. Niestety tutaj również jest jedynie szereg opisów i górnolotnych zdań, które, że tak powiem, prawie każdy projekt na tę chwilę na swojej stronie ma. Nie ma natomiast żadnej informacji, jak oni chcą to zrealizować, jak to ma być zaimplementowane, w jaki sposób te problemy związane z Oracle mają być rozstrzygane. Także na tę chwilę tutaj też w tym zakresie nic ciekawego się nie dowiemy. Z interesujących rzeczy, które uznaję również za plus w tym projekcie, jest to, iż smart kontrakty tutaj i zdecentralizowane aplikacje będą implementowane w języku Java, także jest to jeden z najbardziej popularnych języków obecnie stosowanych przez programistów, także o ile ten projekt doczeka się już jakiejś finalnej wersji, to tworzenie właśnie tych oprogramowania na tej platformie powinno być już dosyć proste i przyjemne. Na tę chwilę to już wszystko, jeśli chodzi o ten projekt z mojej strony. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. Odniosłem się do głównych problemów związanych z tym projektem według mojej opinii. Wspomniałem też o paru plusach. Także decyzję o tym, na jak mocno zaangażować się w ten projekt, pozostawiam Wam. Zachęcam również do odwiedzania pozostałych kanałów reprezentujących społeczność KryptoNaród. Dziękuję. Cześć.